Hej, siemaneczko wam wszystkim, ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy przygodę w Deadfall Adventures. Okej, atakują nas Niemcy, tak więc musimy się bronić. Mam karabin maszynowy, więc spoko. Wow, 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 ktoś rzuca we mnie granatami. Ale dostałem. Tego u góry bym musiał się pozbyć. Dobra, dostał. Rzucamy im granaty, niech giną. Skoro oni mogą rzucać mi, no to ja mogę też im. Ten gość jeszcze... No i zginąłem. No i zginąłem. W sumie już dawno nie gnałem w tej gierce, tak więc... Nie jestem wcale zły. Atakują mnie z każdej strony. A najbardziej ten u góry mnie denerwuje. Okej, poczekajcie. Spróbujemy zajść ich jakoś od tyłu. Wow, to była mumia. Dostał. No dalej, szybciej przeładowuj tą broń. Zaraz ginę, naprawdę. Ktoś tu we mnie strzela. Gościu ma jakiś niesamowity karabin maszynowy. Naprawdę kilka pocisków i ja ginę. Muszę szybko się gościa pozbyć. Ponieważ to nie jest wcale fajne. Mam tylko tą broń i tą broń. Muszę go zajść jakoś od tyłu. Dobra, dostał. Myślę, że teraz nie będzie stanowił dla nas zagrożenia. Okej. Ale który tu ma dynamit? Ten? Wciśnij E, aby... Okej. Łapcie granata! Hehehe. Jok, wszystko wyleciało w powietrze. No ale nie oni. Wszystko oprócz przeciwników. Okej, chyba został jeszcze jeden. Dostał. Ten w jakiej pozycji? Spójrzcie na to, siedzi na karabinie. Ja bym wolał jednak karabin maszynowy. Tak jest. I zbieramy granaty przy okazji. Okej, co ja muszę zrobić tutaj dalej? Zobaczmy w ogóle na kompas, czy pokazuje mi gdzieś jakiś skarbik. Nie. Okej, czyli ja muszę się dostać na górę. Spróbujmy. Jednak nie tędy. Mam pełny komplet amunicji. Okej, dynamit. Czy ja muszę coś wysadzić? Chyba to. Spróbujmy. Okej. Odblokowano osiągnięcie. Beware of snakes, American. They can never neglect their nature. It's here. The heart is ours.
Here. It will be safer with you. We got the first half back. What next? With this, we will be able to enter the temple complex. And there, I am sure, we will find the other half of the hut. So, what are we waiting for? Into the eternal darkness. Into fire. And into ice. At ease, Shakespeare. Dante, actually, Mr. Quarterman. Sarcasm's not your thing, is it, Doc? An Atlantean temple. Impressive, is it not? Perfectly preserved within the ice for thousands of years. This far north? Didn't Atlantis sink in the Atlantic? Atlantis is a myth, a legend. But there is truth to be found in this legend, Mr. Quarterman. What we call Atlantis today was but the center of a sophisticated civilization whose people possessed wisdom and power we can only dream of. We clearly dream about very different things, Doc. How come those ancient wise guys didn't freeze to death out here? The heart, Quarterman. The heart gives life, and life is heat. Okej, udało nam się zdobyć pierwszą część serca. Niestety po raz kolejny atakują nas Niemcy. Wow. Czekajcie, gdzie by się tutaj schować? Jak ja już zginąłem chyba trzeci raz w tym odcinku. Pokonaliśmy Steina, mamy pierwszą część serca, potrzebujemy drugą, ale dzięki pierwszej części serca będziemy mogli zwiedzić jakieś tam świątynie. Co ja zrobiłem? Sam siebie wysadzę. Dobra, dostał w głowę. No gin tam! Dlaczego te bronie mają taki cienki zasięg? Tego gościa muszę jakoś załatwić. Dobra, zginął. Wylądował na ścianie. Ej! Dobra. Ja może zanurkuję pod kamień i napełnię sobie energię. W sumie energia sama się odnowi, po jakimś czasie. Przeładujemy sobie broń. Za dużo tych pocisków nie mam, granatów też za dużo nie mam. Ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra, spróbuję przejść tędy. Nie mogę, ale schowamy się za kamieniem. Dobra. Chyba dostał. No ale został mi tylko rewolwer. No nic. Ło, gościu rzuca we mnie granatem. Co my tutaj mamy? Wow. Dobra, tu jest pułapka. Dynamit! Zginęli? Nie, gdzie tam? Schowali się. Zaraz ja zginę. Zaraz ja zginę, jak nie wymyślę czegoś. Jakbym się, mógł się obronić. Wow! Dobra, dostał w głowę. Kolejny jest gdzieś tutaj na dole. Okej. Okay. A czemu ta laska z tym chłopakiem mi nie pomagają?
Zanim ja przeładuję ten rewolwer, to... Okej. I zostali jeszcze tamci. Dobra, gościu rzuca tu granatem. Musiałbym się jakoś przedostać z tej strony i zebrać sobie amunicję, ale jak możecie zauważyć, jest tutaj przepaść i nie jest to wcale takie proste. Mhm. Czemu ja wcześniej tego nie widziałem? Mamy snajperę. Hehe. Padł na strzał. Okej. Dostał czy nie? Nie. Teraz dostał. I to chyba wszyscy. Albo jeszcze nie. Tam biega gościu. No, wychyl główkę. Hehe. I to mi się podoba. Kolejny. Wszyscy. Cała i zdrowa, okej. I teraz tak, jak my mamy się przedostać na drugą stronę? Przy okazji sobie zobaczę, co to jest za pułapka i... Czy można jakoś pozbyć się tych płomieni? Okej. Czy ja muszę zrobić to szybko, ale w tym tempie... Zginąłem i po raz kolejny będę musiał pokonywać tych wszystkich przeciwników. Ponieważ gra się nie zapisała, ale okej. Punkt kontrolny wczytany, czyli jednak nie musiałem ich zabijać. Dobra. Mamy snajperkę. Spróbujmy. Nie. Wiecie co? Ja chyba jednak ominę to miejsce. Jeżeli nie muszę tam iść, to nie pójdę. Ale teraz pytanie, jak ja mogę się dostać na drugą stronę? Czyżby jakoś górą? Albo tędy. Tak, nie idę tam, mogę sobie tam ulepszyć swoje umiejętności, ale wydaje mi się, że nie jest mi to akurat w tym momencie potrzebne. No bo co, latarkę mam sobie ulepszyć? Komplet amunicji. Mogę iść tędy. Wow, tu coś jest. Kompas wskazuje, że mamy tutaj skarbik, ale domyślałem się, że podłoga się zapadnie. Aha. Mogę przejść tędy. Znaczy, teoretycznie mogę przejść tędy, ale praktycznie to... No, możecie zauważyć. Spadłem. No nie powiem, w tym odcineczku już kilka żyć straciłem. Ale jak to się mówi, jak się nie ginie przez całą grę, to w końcu musi przyjść ten moment. Co tu w ogóle jest za jakiś bożek? Okej. No nie będę ryzykował. Tak naprawdę boję się, że znowu zginę. Czy mi jest potrzebny jakiś bożek do umiejętności? No fajnie by było go mieć, ale jeżeli istnieje ryzyko zginięcia, no to czasami warto odpuścić. Oni stoją tam. Oni stoją tam, czyli musi być jakieś przejście. Może ja muszę coś zepchnąć? Quatermain, up there. That rope looks pretty weak. Tam na górze lina. Aha, czyli ja bym musiał ją przestrzelić. Nie, granatem! No dobra, spróbujmy. Coś się stało?
Próbuję to przestrzelić. No widzę, że tam na górze, nie musisz mi mówić. No nie mogę przestrzelić liny. Chyba, że muszę w jakieś jedno miejsce trafić. Poczekajcie, ja się wychylę. I widzę, że tu jest też coś. Tak jest! No i mamy most. Przy okazji pozbieram sobie amunicję, ponieważ jest tu jej sporo. Iść z tym, czy iść z tym? Komplet amunicji. Skoro mam komplet amunicji, no to będę chodził z tym. Okej. Zobaczmy jeszcze, co znajduje się z boku. Mogę iść tu i mogę iść tu. Tutaj żadnego skarbika nie ma. Aczkolwiek warto się rozglądać. Dobra, laska poszła do góry. Those braziers have been lit recently. If it helps, those pictures tell the story of the creation of the Heart of Atlantis. It was forged by twin brothers in the main temple city. Mamy kolejną łamigłówkę. The people of Atlantis forged their treasures in an ever-burning pillar of fire. But the heart was unique. It was forged from the gold taken directly from within the pillar. The twin brothers were rewarded for creating the heart and became the rulers of another temple city. No dobra, mamy kolejną łamigłówkę. Wydaje mi się, że my musimy to w odpowiedniej kolejności przyciskać. Jedynka zapewne będzie odpowiadała za wiatr. Dwójka ogień, trójka... Nie wiem, co to jest za znaczek i czwórka... Ludziki, jakaś para królewska albo coś... O! No i mamy skarbik. Ścieżka wojownika, 1 na 5. Okej. Tu też coś mamy. Thompsona. Dobra, ale przyjrzyjmy się bliżej tej łamigłówce. Co tutaj mamy? Coś mnie gryzie w rękę. Jakiś komar. Tu są ludziki. Dobra. Teraz ogień. No nie. Czekajcie, w odpowiedniej kolejności. Najpierw to. Teraz będzie to. Teraz będzie to. I na końcu będzie to. No i możemy lecieć dalej. Łamigłówka, która wcale nie sprawiła mi większego problemu. Nie była trudna. Spójrzmy na kompas. Skarbik znajduje się gdzieś z tej strony. O! Czyli już widzę, że będę musiał coś ułożyć. Poruszaj kursorem mysz, obróć układankę, lewy przycisk myszy, odłóż układankę E. No dobra. Zobaczymy, czy jestem dobry w układanki. To musi być na dole, to na pewno na środku. Okej. Tutaj na dole nic nie powinno być. To musi być tak. Jaki ja jestem dobry w układanki! Tutaj mamy skarbik. Lubię takie zręcznościowe rzeczy robić. I logiczne.
Wolę to niż uciekać przed potworami. Wyłaś! Hehe. O ty. No po co ona krzyczy Quatermain, jak ja tu jestem blisko? Ła! Dobra. A tamten ucieka. Mam dwa granaty, mogę tam rzucić. Aj, oberwałem. To nie było zbyt rozsądne posunięcie z mojej strony, ale okej. Chyba zginęli. Wszyscy. Widzicie co? Jakiś człowiek normalnie w kamieniu. Okej. Kolejny goście w kamieniu. No i tutaj mogę ulepszyć umiejętności. A nie, myślałem. Mamy skarbik. Ścieżka światła. 1/4. Tak naprawdę te skarbiki mało mnie interesują. Ale skoro już je zbieramy... Czy ja mogę tym przesunąć? Wydaje mi się, że kiedy będę chciał tutaj wejść, to albo pojawią się płomienie ognia, albo kolce. Wiedziałem. Kolejna łamigłówka. Aha, 1, 2, 3. Ja muszę tutaj coś ustawić. Muszę obrócić... Aha, okej. Czyli przypuśćmy, że to u góry to jest jedynka. Jedynkę muszę ustawić... Ale właśnie, w którą stronę? To mi pokazuje, że muszę... Aha, pod tym chyba. Czy to jest to? Chyba tak. Albo nie? Albo coś takiego? Dobra, przełączmy się na dźwignię numer 2. Tutaj musimy ustawić... To wygląda jak głowa psa. Mamy orzełka. Tylko pytanie, co to wygląda jak głowa psa? Chyba to. Czy jest podobne? No tak trochę niby jest. Słoń, głowa psa. Okej. A na dole coś, co wygląda jak jakaś czacha. To chyba to. Czy jednak dobrze ustawiłem? No proszę. Freezing to death on the forgotten holiday home of an extinct civilization, and she's as happy as a clam at high tide. Look! Remarkable.
You ever hear what curiosity did to the cat? But we did find a passage, didn't we? Jen. James. Your sanguinity disgusts me. Okej, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piona!